Sytuacja jest chyba moim zdaniem tutaj dosyć klarowna. Możemy to zaciąć w sposób następujący. Należy zmniejszyć dopuszczalne, mamy zmianę parametrów, należy zmniejszyć dopuszczalne zwiększenie parametrów w planowanych miejscowych planach o te 10. Zwiększenie, nie zmiany. I wtedy dolna granica jest, wiesz, ruchoma, a górna jest tylko do 10%. Proszę Państwa, ale powierzchnię biologiczną, czy nam też ograniczamy do 10%. No to rozdzielmy zwiększenie. Ja bym to zostawił tak jak jest. Moi drodzy, naprawdę jest dobrze. Ja bym tylko powiem tak, jest pan Jacek Lejbo. Proszę Państwa, to musi być w sposób uniwersalny zapisany, bo są takie działki, że choćbyśmy, proszę Państwa, nie wiem, przecięli się w pół, i tak nie będzie powierzchni biologicznie czynny, bo jak przystąpi ktoś do rozbudowy albo przebudowy kamienicy w starym podwórzu, to tam jak nawet nie ma podwórka, to powierzchni biologicznie czynny ma tylko w doliczkach. I choćby ten zapis był niemożliwy, że zburzono by stary budynek, czy remontowano by, czy robiono by remont kapitalny, a on nie uzyskałby pozwolenia na budowę, bo nowe pozwolenie byłoby możliwe, no co, będzie robił ogródek, dach, wóz spadowy mu się każe zrobić tak jak sąsiedzi, bo jeszcze można to wymyślić coś innego. Tu jest jeszcze ten problem. Panie Jacek, który jest bardzo. Ja na komisji byłem zwolennikiem trochę innego rozwiązania. Na to chciałem, żeby wprowadzić taki zapis właśnie jako uwagę ogólną, że generalnie zadania się, ja przeczytam może. Dopuszczalne zmiany parametrów w planach miejscowych powinny umożliwiać tylko zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej oraz zmniejszenie wysokości zabudowy. Ze względów przyrodniczych i kulturowych, m.in. kwestii widokowe, środowiskowe i przestrzeni miasta i społecznej, mieszkańcy jednak nie chcą podwyższenia zabudowy, należy uniemożliwić w planach miejscowych zmniejszanie powierzchni biologicznie czynnej oraz zwiększanie wysokości zabudowy. Panie Jacku, ale mówię, ale o to chodzi, moim zdaniem. Ale moi drodzy, no powiem wam szczerze, że jak to słyszę, to wszyscy jesteśmy za, a każdy pójdzie do domu i powie, że to co zrobiłem, to strzeliłem w kolano sobie i mieszkańcom. Otóż każde studium musi być prorozwojowe i każdy plan. To, że się budują nowe, jak popatrzymy na przewóz, Rybitwy, Płaszów, gdzie są jeszcze tereny wolne, bo w całym podwórzu mówi się, że zabudowa była zamiana, ale nie ma tam jakichś nowych inwestycji, bo możemy zamienić jakąś jedną kubaturę większą, inną, nowocześniejszą. I to są plany prorozwojowe. Nam chodzi o to, żeby ten rozwój był w właściwy sposób kierowany, a w ten sposób, o którym mówicie, że może być pod warunkiem, że będzie niższe, może być pod warunkiem, że będzie więcej zieleni, to jest nierealne. Bo każde podwórko, każdy nowy dom, każdy przybywa nam tego, o czym mówimy, tego, czego nie chcecie. Plany z jednej strony, musimy, te plany mają kierunkować rozwój. To musi także, to ma być przychylne dla mieszkańców. I owszem, mówimy tam. Tam, gdzie nie została doprecyzowana wysoka, tam, gdzie została, nie wiem, tak jak tam w Płaszczu Myśliwska, przez różne zapisy nagle dopuszczona wysoka zabudowa. Tam, gdzie powstały, tu nam, proszę zauważyć, tu nam wysokościowce, które też się nie odnieśliśmy, bo już nie było kiedy, do tych. Odnieśli się potem, ale ja nie mówię wtedy, żeby to zapisać. Ale to rozumiem, że zapiszemy za chwilę. To są tematy, którymi się powinniśmy zająć. Ja sobie wyobrażam, że tak, jak będziemy remontować budynki, na przykład na osiedlu Kabel, nowe, czy coś się stanie z tamtym budynkiem, to będziemy zmniejszać ich gabaryt do tych, które były wcześniej, czy do tych kamienic, no bo to jest, no jest pytanie. My musimy też sobie powiedzieć, że to ma być plan prorozwojowy. On musi mówić o jakimś równomiernym, równoważnym rozwoju z zachowaniem, żeby tu się dało spokojnie żyć, mieszkać i dobrze funkcjonować. Mówimy o tym. Powierzchnia biologicznie czynna, tak. Mówimy o zwiększaniu powierzchni biologicznej tam, gdzie jest to możliwe. Mówimy o zmniejszeniu gabarytu. Mówimy o strefach przewietrzania. Mówimy o różnych innych rzeczach, czyli zachowania zieleni, bo to jest na przykład tamte parki i my się też prorozwojowe. Natomiast taki zapis będzie zapisany, bo chciałem powiedzieć, że nasza to jest uwaga. Jak uwaga jest sensowna i jest do uzasadnienia, to jest do wzięcia. Natomiast jak daje się taką uwagę, to podejrzewam, że nikt ją nie weźmie pod uwagę, oprócz tego, że pomyśli, że ci, co by uchwalali, no, to by mogli uchwalić, że wszyscy byli przesadzili po prostu. Panie Jacek. Ja uważam, że tutaj pana argumenty akurat, żeby pozwolić na rozwój, no jest troszeczkę nietrafny, bo plany miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które powstawały w tych obszarach, czymś się kierowały. I tak, te wysokości przynajmniej w moim przypadku były wyższe niż wnioskowane uwaga do tych planów.
całkowicie niezasadne, uważam, jest umożliwienie później zmian tych planów poprzez podwyższenie, możliwość podwyższenia budynku. Nie mówię, żeby podwyższyć. No ale nie, no pan właśnie mówi to, że trzeba na rozwój będzie elastyczny, nie pozwolić na rozwój. Nie, ale pan mówi, że możemy się zgodzić na wszystko pod warunkiem, że jest niższy. Pan to włoży do jednej takiej. No tak, no powinniśmy jasno powiedzieć, że nie chcemy podwyższenia zabudowy względem tego, co mamy w planach komisarza. Ale mówimy, nie chcemy zmniejszenia terenów zielonych w punktu względem tego, co mamy zaczynać w planach. Jacek, mówimy o dwóch różnych rzeczach. Mówimy o wysokości, do której się odnosimy w poszczególnych jednostkach. Tak jakbyśmy to zrobili, jest to przeniesione z naszego projektu. W tej chwili zresztą to był zapis ogólny. Ale przy poszczególnych jednostkach też mamy te elementy, no, tak jak tutaj, gdzie jak powiedziałem, że jest 40, to oni mówili, że to jest niemożliwe, żeby było 40, musieli się pomylić. Wycofali się z tego, że nie ma możliwości, no akurat to znikło w tej chwili. Mówimy i teraz tak, była na ten temat dyskusja i ona wracała. I rozmawialiśmy tak, że daliśmy ogólny zapis i uważam, że zostawmy ten zapis 10%, na zwiększenie zarówno powierzchni biologicznej czynnej, jak i zmniejszenie powierzchni biologicznej czynnej, bo stąd wyszło to 10%. I to samo jest, jeżeli chodzi o zabudowę. Dajemy te 10%, wiadomo, że nie chcielibyśmy, żeby ono wzrastało, ale obniżamy też wysokość, tak jak w przypadku tam na przykład to, co ty mówiłeś, żeby obniżyć maksymalnie wysokość do 33 metrów w planie, tak jak jest w planie, a nie tak jak jest w studium zaproponowanym. Więc ja myślę tak, i to, co powiedział Zygmunt, możemy wpisać, że zwiększenie powierzchni biologicznej czynnej we wszystkich jednostkach o 30%, a zmniejszenie zabudowy o 20%. Ale to każdy nas potraktuje niepoważnie. Zostawić ten zapis, natomiast gdyby poszło w tym kierunku, co rozmawialiśmy, i oni mieli się zastanowić, czy da im się wprowadzić przy tych zapisach, przy dopuszczalnych zmianach, że da im się wprowadzić, jakby rozbić to jeszcze na to, że do góry możemy dać mniejszy współczynnik, czyli wzrostowy mniejszy, jeżeli chodzi o zabudowę, przy zieleni wiadomo większy, a zmniejszenie możemy dać wtedy przy zieleni mniejszy, a przy zabudowie większy. No nie wiem, czy się rozumiemy. To jest gdybanie tak naprawdę. Ale wszystko jest gdybanie, bo te uwagi mogą być przyjęte lub nie. No tak, ale my je zgłaszamy, może zgłosić taką, to nie inną. Tylko skończę. Tak, popatrzcie, że na przykład w sali w Podgórzu mamy budynki, nie wiem jakie tam jest, około 16-20 metrów przypuszczam, plany dopuszcza. Może poza terenem powiedzmy objętym opieką konserwatora. Ile ma? 27. 10% to jest 2,7, czyli to jest kolejna kondygnacja. Tam, gdzie mam 40 metrów, to są 10% to 4 metry, czyli to jest 1,5 albo nawet półtorej nie wciśnie, ale z poddaszem może się okazać. Więc to jest dość wysoka ingerencja, dość dużo. Już tutaj daję głos, ale panie Jasku, ja chcę powiedzieć tak. Myślę, że kruszy pan kopię niepotrzebnie, dlatego że jak wchodzimy w szczegół poszczególnych obszarów, to pozostawiamy ograniczenia wysokości. Tu powinniśmy zostawić, to mówię, studium jest na pewnym dozie, to dopiero szczegółowy plan określa. Jeśli my w studium nie możemy zrobić, że naprawdę, proszę Państwa, my nie mówimy o miejscowym planie, że z tego dokumentu będzie można budować to lub tamto. Na podstawie tego dokumentu dopiero po analizie będzie się robić miejscowe plany. W związku z powyższym my ograniczamy w poszczególnych, tak jak Wielicka, tak jak inne obszary, ograniczamy Czemyśliwska, ograniczamy wysokość. I tam jest, proszę Państwa, to ograniczenie doprecyzowane. Doprecyzowane. To jest uwaga ogólna, żeby nie było 20%. Proszę Państwa, jak ktoś powie, że nie może być 0, bo wtedy to za chwilę się okaże, że studium nie może być sztywnym. To jest pewien, daje pewne ramy, furtki do tego, żeby, bo ten planista, który robi miejscowy plan, to musiałby tylko przepisać studium, ograniczyć zakres, zrobić inną mapkę, skcerować i by na tej podstawie budowali. Studium to są pewne wytyczne czy kierunki, w którym może iść. I myślę, że to zawarcie tego elementu powoduje możliwość właściwego zrobienia planu, wprowadzenia dodatkowego ograniczenia. Pan się... Ja już bardzo króciutko, rzeczywiście ostatni głos, jeżeli nie będę się upierał, jeżeli mnie przekonacie. Natomiast no nie przekonaliście mnie. Bo po pierwsze, jeżeli piszemy o 10%,
to no, zachowujemy to, co pan zaproponował w tym momencie, znaczy zarząd zaproponował. Pana, ale tu jest, proszę, ale tu jest 20, niech pan zobaczy za siebie. No właśnie. No właśnie. A co pan myślał zaproponować? No nie, no to słuchajcie. I teraz jeżeli byśmy tylko odnieśli się w tym projekcie do ograniczenia zwiększenia zabudowy i zmniejszenia powierzchni biologicznie czynnej. Do tych dwóch parametrów tylko, o te 10%, to pozostałe parametry zostawilibyśmy im. A niektóre z tych pozostałych są do 20 tutaj. Ale Jacek, mam pracę. Ale to jest uwaga. Czytaj. A potem są poszczególne. Później jest poszczególne. Oraz wysokości budynku. Ale jeżeli wniesiemy tutaj w tych uwagach ogólnych, to eliminujemy sobie to, że ktoś na przykład szczegółowy. W jednostce też ma. Oni analizują. No, nie, panie Kieszku, następna to znaczy, góra. Proszę panie Radzie. A co tady wpiszę? No. To już jest tak, ja proszę. Jakie niebezpieczeństwo też z tego zapisu moim zdaniem wynika, tego, które zaproponował zarząd i komisja w sumie też. Takie mianowicie, że może nadejść sytuacja taka, jak mamy na terenie, który walczyły poziomki. Mamy zielony teren, który według studium jest, według planu jest przeznaczony pod zabudowę, natomiast chcielibyśmy przeznaczyć go na teren zielony. I ten zapis, że o 10% możemy tylko teren zwiększyć, automatycznie blokuje nam to, że może żebyśmy tam zostawili teren zielony, czy... Nie. Myślę, że zaczynamy mieć różne pojęcia. Po pierwsze, ale moment, ja tu pana tak też. Ale chciałbym, żeby ja się raz, żeby nie było zamieszania. Te 10% to jest różnica. No tak. Różnica. Ale ja bym powiedział, że my jakby zmniejszamy sobie granicę. Może być tak, że w danym terenie, na przykład w jednostce, tam gdzie jest te poziomki, mamy zapisane 40%. Mamy na przykład 40, to nie, ale mamy 30%, mamy zapisane 30% powierzchni biologicznej czynnej na terenie MW. 10% powoduje, że może to zostać zwiększone do 40%, ale lub może to zostać zmniejszone do 20%. Ale nie może do 50% zostać zwiększone. Ale równie dobrze nie może być zmniejszone do 10. Mój zapis pozwala na to, że możemy zwiększyć nawet do 80. Panie Jacku, ale możemy w ogóle wpisać, że wszędzie mamy teren biologicznie czynny, tylko to nic nie daje. My szukajmy takiego rozwiązania, które jest w stanie, ktoś, który jest w stanie go zaakceptować. Jeżeli miejscowy plan i w studium w poszczególnych obszarach mówi o powierzchni biologicznie czynnej, my mówimy tylko tyle. Nie 20%, bo wtedy wyjdzie 40% luzu, tylko 20%. 10 w górę, 10 w dół. Tylko, żeby nie poszło całkowicie o tym, o czym mówi Jacek, całkiem na dół. Ale jeszcze jedna rzecz. Przepraszam, że nie trzymam się. I tu powiem szczerze to, co powiedział pan Wiesiel. Żeby może nie dawać faktycznie tego 10% ogólnych, tylko myśmy chyba mieli przy każdych jednostkach dodane, zaproponowane te. Ja nie pamiętam tej. Wszystkie pisało to samo. Wszędzie pisało samo. Wszędzie pasowało 10%. Więc jeżeli pasowało 10, no to pani Wieśku musi być. To pani Słuchajcie, może głosowali. Panie Jacku, możemy być bardziej papiescy od samego papieża. Oni w niektórych punktach są bardziej mniej restrykcyjni niż my, bo dają nam na przykład 20%. Nie w górę, ale w dół, mówię. Możliwość obniżenia o 20%, czy zwiększenia powierzchni biologicznej czynnej o 20%. Są takie zapisy, a my sami sobie to obcinamy do 10%. Zostawmy ten paragraf. Możliwość w dół. Ale tak jest. No. Panie Wiśku, powiem tak, nie znałem inwestora, panie Wiśku, jak pana lubię. Nie znałem inwestora, który sam z siebie kupił działkę i zwiększył powierzchnię biologicznie czynną, bo jak kupuję w mieście działkę, to nie po to, żeby mieć bryłki, tylko po to, żeby się przebudować. I ktoś chce z tej działki wysnać, ile się da. Jak proszę pana, nie ma takiej sytuacji, jak pan kupi działkę, może pan mieć powierzchnię biologicznie czynną większą niż panu to. Ale byśmy sami dali 10. Proszę bardzo. To jest problem. Ja się przyznaję. Ja myślę, że cały czas mówię na to, że studium to jest dokument ogólny. Ja uważam, że jeżeli. Znaczy, ja bym to widzę, też bym chciał to maksymalnie ograniczyć.
A ja uważam, że gdybyśmy przyjęli takie uszczegółowione założenia, to dokładnie z taką samą argumentacją, jak Jacek powiedziałeś, że to może oznaczać 2 metry, a to może oznaczać 4 metry, z taką samą argumentacją według mnie bioplanowane może nam odrzucić, mówiąc właśnie, że nie można stosować takich samych parametrów dla rejonów, gdzie jest zupełnie różna zabudowa, gdzie są zupełnie różne wskaźniki. To według mnie nie przejdzie. To jest tak samo na przykład ze studium uwarunkowanych kierunków zagospodarowania. I ja ja rozumiem też obawy, bo w historii było tak, że do wielu miejscowych planów można mieć zastrzeżenia. Więc ja rozumiem, że teraz Rada chce się maksymalnie zabezpieczyć na poziomie jeszcze studium, żeby później jak najmniej niespodzianek mogły być kolejnymi miejscowych planów. Tak będą. Ale to już inna sprawa. Ale przede wszystkim nie damy tego. To nie będzie przyjęte. Według mnie nie ma. Ja nie mam powiedzieć, bo to Rada Miasta uchwala. Bo chociażby tym samym argumentem można to według mnie odrzucić. Ja mam taką propozycję. Zostawmy sobie to 10%. Bo stracimy za dużo czasu. Proszę Państwa, jesteśmy w trzecim punkcie i rozbiliśmy się o rzecz, która w życiu nie myślałem, że może być opozycyjna. Zmniejszyliśmy propozycję o 10%, wprowadziliśmy możliwość, że w każdym miejscowym, czyli w każdym obszarze, czy tam jest 30, 40, na Rybitwach będzie to 50%, na Przewozach 60%, w Płaszowie będzie 30%, w Podgórzu będzie 20%, bo różne obszary będą miały różne intensywności, bo tam są działki większe, tańsze, to są inne tego mówię. I my jeszcze nad tym dyskutujemy. Znaczy ja się tak, wróćmy do tego na końcu. Przeanalizujmy pozostałe rzeczy, a wrócimy do tego na samym końcu. Ja nie wiem, czy może wracać do tego, czy po prostu złożyć poprawkę i głosować. Ale proszę Państwa, jeszcze jedno. Przyjęliśmy konwencję taką, że nie mamy możliwości złożenia poprawki do poprawki. Rozmawiamy i dyskutujemy, żebyśmy tutaj doszli do konsensusu i żeby ewentualne zmiany przyjęte zostały w autopoprawce zarządu. Więc nie ma poprawki do poprawki, że ją głosujemy. Proponuję zostawić na razie ten punkt, iść dalej i wrócimy, ochłonie dyskusja, bo zapętliliśmy się. Chciałem powiedzieć tylko tak, z formalnego... Ja tutaj nie mam, przepraszam, o poprawce do poprawki, tylko na tym pracuję poprawkę najdalej idącą. Tak? Nie ma czegoś, ale nie głosujemy żadnej poprawki do tego. Panie Jacku, najdalej idącą poprawką, gdzie będzie poprawka zarządu do całości, bo ma 40 coś poprawek, przegłosuję poprawkę zarządu, jak przegną, to wtedy nie będzie mieć tego gadania. Ja szukamy takiej formuły, żeby nikt się nie czuł w tej Radzie, że proszę Państwa, to jest zbyt duży, obszerny dokument, żebyśmy tu siedzieli do 12, a na końcu wyszedł ktoś powiedzieć, nie wiem co przegłosowałem, pójdziemy w tym kierunku. Tak, to dokładnie. Musimy wyjść, znaleźć rozwiązania. Ja mówię, zostawmy ten punkt i nie mówimy o poprawkach, to poprawki by się zapewniły. Nie ma czegoś. Zrobimy coś ważniejszego. Jedźmy dalej. Wydaje się rzecz, że jest to korzystne dla dzielnicy zmniejszenie możliwości dysponowania z 20 do 10 osób. I również jest w punkcie ogólnym pytanie się na ten temat w Biurze Planowania Przestrzennego, jak sobie Państwo planiści wyobrażają przebieg metra, szczególnie przez centrum Podgórza, chodziło tu ulicę Zamojskiego, no też nie mają takiej wyobraźni, wpisaliśmy, że należy wykluczyć przebieg linii metra z ulicy Zamojskiego ze względu na parametry ulicy, budowę geologiczną, podłoża i wododzieł. Trzeba przypomnieć, że jest to wzgórze krzemione, wapie, z boku były prowadzone kilka kamieniołomów. To już nie mówię, uzdrowisko mateczne, etc. Natomiast wiemy z jednej strony tak, metro to nie jest to pokolenie, nie to studium. Ale wpisanie metra, proszę Państwa, nie jest wbrew pozorom nie należy bez konsekwencji. Bo w centrum miasta może tu się, bo tu już jest wszystko zagospodarowane, ale na terenach niezagospodarowanych będzie to zablokowany teren przez następne kilkadziesiąt lat, na którym się nic nie zrobi. Bo będzie to rezerwa pod metro, tak jak kiedyś była rezerwa pod trasę bagrową, pod inne rzeczy. Otwieram dyskusję, ktoś coś ma w tej sprawie. Trudny to poszło. Proszę Państwa, jak popatrzymy na układ drogowy, aby Pan Tadeusz zmniejszył skalę, to proszę Państwa, metro to jest ten... No ten przewody, czy coś. Nie tak, to jest to. Proszę Państwa, tutaj koło Bagru przechodzi ulica Przewóz. Tu jest, nie wiem co tu jest. Saska? Stoczniowców. Tu przechodzi do Podgórza.
i ulicą, proszę Państwa, tu jest rynek, jest przedrynek podwózki, tu jest przejazd przez most Piłsudskiego i tu jest Mateczny, tu jest Mateczny, tu jest Zamojskiego na tym odcinku i tu przechodzi. No łatwiej. Ja chyba się nie mam. Ja też się nie mam. Czy ktoś tej że talentować w formie z przemożeniem oka, ale dobra, bo to zaczniemy dyskutować, dobra. Cały metr, aby Państwa życzę Państwa zdrowia, siły, byście Państwo do życia życzę. Proszę Państwa, no to jest poprawka zarządu. Natomiast chciałem tylko zakończyć, że w uwagach ogólnych komisja, jeszcze przyjęła taką propozycję o tam chodziło o formę budynku. O formę budynku. Otóż proszę Państwa, opinia zarządu jest negatywna, żeby to wykreślić. Zresztą omawialiśmy to dzisiaj na w Biurze Planowania Przestrzennego. Nie jest to miejsce i w żaden sposób nie ma jak tego zawrzeć studium odnośnie formy budynków, proporcji, tak jest, algorytmy, wpisywanie tam algorytmów, to nie jest miejsce na tego typu zapisy. Mówię, tego typu zapis nie jest możliwy. W związku z tym po głosie tego spotkania jest opinia negatywna zarządu, żeby wykreślić ten punkt. I to jeżeli chodzi o uwagi ogólne. I teraz byśmy się pochylili nad poszczególnymi obszarami. Proszę bardzo. Uwagi do uwag czy nową uwagę? Uwag ogólnych. Nie. Tak, to jest taka z konsultacji też zrobiona uwaga. Nie wiem, na ile może Państwo byliście na spotkaniu, więc będziecie widzieli. Tutaj jest oznaczone tak, studium jest niezgodne z mapą roślinności rzeczywistej Krakowa. Na terenie dzielnicy 13 pod zabudowę został wyznaczony teren oznaczony w mapie roślinności rzeczywistej Krakowa jako obszar o najwyższym walorze przyrodniczym. Numer wydzielenia tutaj 43, nic nie powiem. Musieliśmy mapę zobaczyć. I tutaj jest kilka tych obszarów wskazanych. Ja nie wiem, czy studium jest... No ale to szczegół, no ale to odnosimy się do czego? Ja mam tą mapę, proszę Państwa, nie mogę tego zweryfikować, czy zostało rozbudowane, czy nie. Znaczy, to też jest opiniowane. To jest opiniowane przez wojewódzki ochrony środowiska. Ja myślę, że jak jest niezgodny, to wojewoda w ogóle nie stwierdzi niezgodność z innymi obszarami. To też idzie przez wojewodę przestrzenną. Każda uchwała jest przyjmowana, czy jest zgodna z jakimiś naczelnymi dokumentami. Proszę Państwa, to przystępujemy, jeśli chodzi do uwagi, do jednostki numer 4. Jakby Pan Tadeusz mógł... Jednostka numer 4, proszę Państwa, to jest jednostka nadbrzeżna w terenie, tak jest, w terenie naszej dzielnicy, przy czym, że w tej jednostce nadbrzeżnej tak naprawdę nie ma nigdzie u nas infrastruktury, możemy się odnieść tylko i wyłącznie do naszych sąsiadów, to bo tą teren nadbrzeżny objęto między innymi forum na Ludwinowie. Niech Pan Ludwinowie pokaże na środku. Jest to poza terenem naszej dzielnicy. Nie. Bo my nie mamy zabudowy w terenie nadbrzeżnym. To jest to. Ta czwóreczka. W związku z tym tak naprawdę nie dotyczy naszej dzielnicy. Napisaliśmy, że opinię wskaźników zabudowy obniżyć do wysokości... Jeszcze raz. Dobrze. To czwarte, jeżeli byłyby takie budynki od strony, że tak powiem, nabrzeża, czy to jest to, co Państwo napisaliście? Tak, jest opinia pozytywna i to jest w opisie wskaźników, czyli w opisie wskaźników zabudowy należy obniżyć wysokość zabudowy od kierunku Wisły do 15 metrów, dotyczy to MWiU, w celu zachowania możliwie jak największej możliwości przewietrzenia miasta. Czyli pozytywna opinia tego, co zaproponowała komisja. Jeśli chodzi o ten następny punkt, który był, myśmy dali opinię negatywną, bo jest uwaga ogólna, to te zaczarowane 10%, które pokazuje się na każdym obszarze. Pozytywnie, ale chodzi pozytywnie, znaczy
Ale zostało skomasowane, bo trudno powtarzać w każdym obszarze ten sam, tą samą formułkę, bo to jest bez sensu. Natomiast, proszę Państwa, przystępujemy teraz coś do tego obszaru. Tam jest chyba ten najprostszy obszar, który możemy mówić. Proszę Państwa, przystępujemy do obszaru numer 12. Jest to, proszę Państwa, obszar naszej dzielnicy. Proszę zobaczyć też na granicę, bo często tutaj jest problem z granicami. Granice mamy, to są granice obszaru, to są tą niebieską linią. Tą niebieską linią. Przypomnę, tu mamy telewizję na Krzemionkach, żebyśmy się mogli zorientować. Tu jest Wojsko Korony, tu mamy Fort Świętego Benedykta, tu mamy na dole szkołę, znaczy gimnazjum przy ulicy Mimanowskiego, które nie widać, tak jest, 35. Tu są Krzemionki, Rynek Podgórski, ławeczka, tak? I proszę Państwa, granice, bo tak jak zeszły szczegóły, to dobrze. Ale nie, tylko chciałem, żebyśmy, bo po tym mapie czasami się ciężko zorientować, gdzie się jest. I proszę Państwa, tak, obszar numer 12. Należy wprowadzić obszar numer 12. Wprowadza się obszar na terenie stadionu studium ZS Zieleń Sportowa, w tym obszar klubu sportowego Korona, w obrębie Wojska Parkowa, czyli to jest, proszę Państwa, to jest tutaj, bo mamy zieleń urządzoną. Okazuje się, że w zapisach zieleni urządzonej nie ma możliwości, gdyby trzeba było na przykład sztuczną trawę tam zastosować, albo zrobić infrastrukturę pomocniczą, czy odbudować nawet obecną infrastrukturę, nie byłoby takiej możliwości. Parametry, nie dopuszczałem nas parametry powierzchni biologicznej czynnej. Jednak by się okazało, że nawet obika pytanie można było wybudować, na przykład na zieleni urządzonej nie można wybudować obika. Jakby to nie była duża działka, bo jakby była duża działka, jakby była na przykład sama wydzielona szkolna działka, to nie ma takiej możliwości, bo powierzchni biologiczna czynna byłaby zbyt mała. Chodzi o to, żeby tu wprowadzić zapis o zieleni sportowej klubu sportowego Korona w obrębie Wojska ulicy Parkowa na terenie ZS dopuszcza się infrastrukturę sportową, nie biorąc pod uwagę powierzchni biologicznie czynnej. Głównie chodzi o to, że istnieje możliwość wybudowania tam nawierzchni o sztucznej trawie. Często teraz wojska są o sztucznej trawie. Mielibyśmy na przykład takie wojsko w Krakowie jest na nawieśnianie. I na nawieśnianie teoretycznie jakby był ten zapis, to byśmy w ogóle nie można było zrobić taki nawierzch. Dopuszczając 20% zagospodarowania zawodowa była drogą. Chodzi o to, że są infrastruktura, często jest no, i szatnie, i inne rzeczy, i ze sportem, i czasami jest infrastruktura kala i nie byłoby takiej możliwości. Tu chodzi o wysuwanie, prawdopodobnie trzeba będzie jeszcze też nanieść przy graficznym, nie mówiliśmy w pozycji o graficznym. Czy w tej sprawie ktoś chciałby coś się wypowiedzieć? Nie słyszę. Przewidzieć budowę parkingu wielopoziomowego na terenie oznaczonym jako ZU w rejonie zjazdu z mostu portorowskiego. Wielopoziomowy parking mógłby być przeznaczony na osoby turystów zwiedzające Zabocie, zorganizowane dla muzea, a także powstające Muzeum Kantora. Część tego parkingu powinna być przeznaczona dla autokaru. Jak również mam tutaj dopisane w tym punkcie, bo potem, że tak powiem, to mamy to. To jest to, co teraz żeśmy się starali, ale niestety w miejscowym planie zagospodarowania jest tam cały czas zieleń. Ta zieleń dobrze wiecie, jak wygląda, bo tam są teraz kupy gruzu i to jest po byłym składzie materiałów budowlanych. I zrobienie parkingu właśnie na wyrocie z naszej dzielnicy w rejonie mostu kutarskiego wydaje się ze wszechmiar celowy. I w tym punkcie, żeby potem, bo potem, że tak powiem, przy okazji tej dyskusji, jak spisywaliśmy skargi, którą rozmawialiśmy w wydziale, jest wydzielenie działki gimnazjum 35 przy ulicy Limanowskiego, obecnie ZU na U. Oznacza to nie mniej, nie więcej, proszę Państwa, że na tym terenie nie można by nawet przeprowadzić remontu, jakby kiedyś zmienił ktoś plan, a było to stosunkowo na terenie tego budynku nie można by przeprowadzić żadnego remontu. Już nie mówię o rozbudowy, nadbudowy, czy jest tam planowana słusznie, czy niesłusznie, może nie za nas, ale sala gimnastyczna i efekt byłby taki, że nawet no, uniemożliwiłoby to w jakikolwiek sposób rozbudowę tej szkoły. Nie, ale to będzie punkt, możemy tu dodać jako osobny punkt. Tak, bo myśmy tu pisali, że już potem nie, bo one się automatycznie nie zmieniały. To byłby osobny punkt. I obszar Świętego Benedykta.
Fortu Świętego Benedykta wprowadzi jako ZN zakazem noszenia obiektu kubaturowych i parkingu. Nie ma pani prośby. Ale ona tam miała poprawkę, żeby zaznaczyć, że myślę, że to jest sensowne, żeby to przyjąć jako poprawkę zeszłego. Żeby wrysować, bo nie mamy... Ten fort, proszę państwa, jakoś dziwny sposób, wszędzie kubatura jest wysuwana, a zauważcie, że tego tej chałupy w ogóle nie widać. Tu. A to nie jest mało. Powinno być tu. Nie, nie. Nie ma tam. Się zdaje, więc chodzi o to, że zasuwka jest zaznaczona na przykład.